O czwartym meczu półfinału play-offa Jagra Basket Ligowej, w którym nasi goście, jak tego byli gości, wygrali 67-61, tym samym doprowadzili do remisu 2-2 w rywalizacji do 3 zwycięstw. Tego reprezentują oczywiście trener Tomasz Hercht oraz Donasza Stalwart. Ślęza dzisiaj w delegacji Arkadiusz Rusin oraz Charlie Zoll Norman. I od razu proszę o zabranie głosu gości pan Tomasz Hercht. No niezwykle to trudne były mecze, wszystkie mecze praktycznie ze Ślęzą. 4 mecze bardzo wyrównane, bardzo twarde. Myślę, że mogące się podobać kibicom. No my oczywiście cieszymy się bardzo, że z trudnego położenia wyszliśmy obronną ręką. 2 razy graliśmy z nożem na gable. Dzisiaj nasza sytuacja w pewnym momencie była bardzo, bardzo nieciekawa. Wyciągnęliśmy ten wynik i myślę, że chwała tutaj dziewczynom. Myślę, że w takich meczach kształtuje się charakter, ale to nie przesądza sprawy. Jest jeszcze 5. mecz w Bydgoszczy. Ślęza wygrała w Bydgoszczy 2 razy. My wygraliśmy tutaj, także sprawa awansu do następnej rundy play-off jest w dalszym ciągu otwarta. Natomiast niezależnie od statystyk, bo nie chciałbym tutaj analizować, wiadomo, że tutaj każda drużyna mogła wygrać to spotkanie. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że zarówno w Bydgoszczy, jak i tutaj był fantastyczny doping kibiców i okazuje się, że koszykówka żeńska może też ogniskować duże zainteresowanie kibiców i z tego należy się cieszyć. A jeżeli te mecze przebiegają w takiej atmosferze, są tak emocjonujące i myślę, że stojące naprawdę na dobrym poziomie, to myślę, że to jest no, najlepsza reklama żeńskiej koszykówki. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Thank you to Sledge for a hard fought game, which was very, very tough. They took us out of our sets, and it was definitely a hard time for us to execute. They had too many easy transition layups, so we just have to do better with that. I'm looking forward to a game 5, and thank you again. Thank you, Dasha. Gratulacje dla zespołu Artego. Ciężko mi skomentować to, co zrobiliśmy w ostatnich 5 minutach. To nie jest jakby pierwsza sytuacja, z którą mamy miejsce. To jest jakby piękno sportu. Podobne serie były w tamtym sezonie w półfinale z Polkowicami. Zawsze jest przykro, kiedy mając 11 punktów przewagi, oddajemy zwycięstwo przeciwnikowi i bodajże dostajemy ran 16-0. Ciężko wytłumaczyć. Jeszcze raz gratuluję. Dziękujemy trenerze. Congratulations, Artego. They came into our house and won two hard fought games. Hopefully game 5 will be able to be decided by our play. First and foremost, I got to play better. I mean, I can't miss that many shots and have that many turnovers. As a team, we got to rebound and find some answers down low, but I can guarantee it's going to be a lot of emotion for game 5 and a tough semifinal game.